Cześć, jak wiecie, po Poznaniu też można fajnie pojeździć po okolicach. Znajduję się w tym momencie nad jeziorem Malta, praktycznie no dosyć blisko centrum. W momencie, gdyby was przygnało w te strony, warto zajechać tutaj do lasku bezpośrednio nad jeziorem Malta, a w lesie znajduje się park linowy. Zobaczcie tak w ogóle, gdzie ja jestem, na jakiej wysokości. Tutaj kolega będzie mnie asekurował, będzie mi pomagał, ponieważ wchodzimy właśnie na nową trasę. Będziecie mieli też okazję się tutaj pojawić jako jedni z pierwszych ją przetestować. Trasa wybitnie zjazdowa. Resztę się dowiecie już z nagrania. Do zobaczyska nieco dalej. Słuchajcie, jeszcze wam pokażę, jaki system jest tutaj zastosowany, żeby nikt się nie zapomniał, jeśli chodzi o przepinanie się, bezpieczeństwo wiadomo, żeby nikt sobie nie poleciał te metry tam w dół samotnie. Jest taki system, jak to się nazywa fachowo? Bezprzepięciowy. Bezprzepięciowy. I zobaczcie, lina nie przejdzie, a wy z kolei przez każde mocowanie przechodzicie bez najmniejszego problemu. To samo tutaj mamy w ten sposób i cały czas jesteście zabezpieczeni. Także fajny patent. A my w tym momencie lecimy sobie na drugą stronę. To jest rolka, prawda? Montujemy rolkę. Na rolce jeszcze dodatkowo karabinek. Nie trzymamy ani za linę, ani gdzieś tutaj w miejscu, gdzie mogłoby nam kuku się zrobić. Tak naprawdę nie wiem jak ty, mi jest najwygodniej. Tak. W ten sposób. Ja na przykład jak jeżdżę właśnie na tym systemie, to tutaj trzymam dwa palce, nie? Aha. Także tylko ja mam trochę mniejsze niż ty, nie? Także to może jest kwestia tego. Okej, w każdym razie no, też się da. O co chodzi? W momencie, kiedy będę leciał, nie będzie czego się chwycić poza tym punktem, żeby kontrolować kąt odchylenia w prawą czy w lewą, a tu dzięki temu mam punkt odniesienia, mogę się właśnie naprowadzić. Zresztą koniec gadania, lecimy sobie po prawie tutaj uprząż, żeby było fajnie i do zobaczenia po drugiej stronie. O, tutaj zobaczcie, jest wszędzie sznurek, lina, przepraszam, nie sznurek, od razu się chwytamy na wypadek, gdybyśmy mieli się cofnąć. Przypadkiem. I tutaj znów rolkę odkładam sobie na miejsce. Tutaj. Teraz to sobie przepuszczamy dalej. Zobaczcie, samo przechodzi. O. No tu nawet kolega nie skorzystał z liny, bo tak naprawdę wszystko jest przygotowane na miękko. Lądowiska są, więc nogi się nie obiją. Także nie ma obawy o to, że się tutaj rozbijemy, to jest mięciutkie, zobaczcie. Poza tym jedna ręka w zupełności wystarczy do kontroli. Zresztą mam tam kolegę po drugiej stronie, który jak coś będzie mnie łapał, bo tą trasę, popraw mnie jeśli się mylę, tutaj zawsze się we dwójkę pokonuje tą trasę, czyli tak naprawdę nikt was tu nie zostawi w pojedynkę, żebyście, nie wiem, coś odwalili głupiego albo gdzieś się z czymś zapultali. Wszędzie będzie taki człowiek, który będzie was asekurował, będzie wam podpowiadał, żeby to była po prostu przygoda. A emocje są naprawdę niesamowite. Zresztą sami zobaczcie. Obciążam. Jedziemy. O. Mówię wam, to jest niby nic, ale emocje czasami takie się budzą, że w domu na pewno ich nie wykrzesacie z siebie. No tutaj już jest znacznie dłuższy odcinek, zobaczcie, tak naprawdę nie widać człowieka po drugiej stronie. Także, no jeżeli wypadnie mi kamerka, nic się jej nie stanie, tutaj jest miękko. Co, jedziemy. Obciążam.
fru! Delikatnie. Bardzo delikatnie, naprawdę. Nie ma stresu. Jeżeli ktoś z Was pomyślałby sobie, że to jest tylko dla jakichś zakapiorów, dla ludzi, którzy naprawdę mają dużo siły, dużo bycia z takimi terenami, nic bardziej mylnego. Tak naprawdę wystarczy się tego człowieka słuchać. A jeżeli ktoś mnie nie zna, to przedstawiam, to jest moja noga. Jak widzicie, nawet siły fizycznej, mięśniowej nie potrzeba w co niektórych kończynach, albo też ich posiadania. Niepełnosprawni też tu mogą się pojawiać. Oczywiście zawsze idziemy do szefostwa i tam rozmawiamy o swojej chęci pojawienia się tutaj. Także do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzeba. Ła. Niesamowicie długi odcinek. I teraz tak, przepuszczamy sobie, zobaczcie, tędy. O. Teraz się wpinamy solidnie, bo przed nami długa podróż. Oj, długa. No i w tym momencie w pełnej gotowości w tą otchłań. O kurczę, a jak się nagina ta lina. Dobra, będę leciał! Jesteś? Jestem. Dzięki. Ale bardzo miękko tutaj lądowanie. Myślałem, że będzie... Wiesz co, nawet specjalnie tutaj daliśmy takie. No nie wiem, czy zauważyłeś, że to lądowisko jest największe w ogóle na całej trasie. Tak. Nie największy materac tu jest, nie? Właśnie ze względu na tą prędkość. No właśnie, spodziewałem się, że tu będzie jakieś takie twardsze zderzenie się z tym. Nawet zostawiłem sobie przestrzeń, żeby troszkę zamortyzować kolanem. A tutaj jak poduszki, jak w puch się wbiłem w to. No, dokładnie. To jest wszystko przemyślane. Nieźle. Zobaczcie, jakie widoki tak a propos. Jesteśmy w koronie drzew. W koronach drzew. Przypomnij mi, na jakiej wysokości można się tu znaleźć? Do 17 metrów. 17 metrów, no to jest kawałek. Tutaj powiedzmy, że jest jakieś 12, nie? Przed nami dopiero najwyższe miejsce? Dokładnie, dopiero przed nami. No to zobaczymy, co materacja. Lecimy. Nie, bardzo łagodnie, jednak jest. Spodziewałem się czegoś, nie wiem, może tak fajnie trafiłem, wiesz, bo spodziewałem się takiego, przy tej prędkości przynajmniej, która się wydaje... Bo to jest szybki zjazd, tak. Nie? I się wydaje faktycznie, czasami ludzie zdarzają, im się zdarza nawet nie uderzyć nogami, co wylądować na stopy. I to da się odczuć tutaj jednak, że pod spodem są deski i przez to no panikują po prostu. Nie? Rozumiem, bo wiecie... Ja w związku z tym, że mam tutaj protezę, ja nie mogę lądować na lewej nodze. Pozostaje mi tylko prawa. Tutaj, no w związku z tym, że to jest sztywne, że no to może się też zniszczyć, gdybym przywalił, albo może też przenieść jakieś uderzenia, to sobie odstawiam zupełnie na bok i funkcjonuję jak gdyby na jednej nodze, na tych wysokościach. Ale no tak jak widać, skoro ja ogarniam, to każdy ogarnie. Kolejne odcinki za mną, a ja w związku z tym, że jesteśmy właśnie na wspólnej platformie, jeszcze mi tutaj kolega asekurant nie uciekł, dosyć wysoko zresztą jesteśmy, spojrzałem, zobaczcie ile on ma liny przyczepionej, troszkę mi to wspinaczy w Tatrach przypomina, to może zagadniemy, po co jest ta lina. Wspinać się też na nie możemy, tylko ta konkretnie służy do tego, abyśmy mogli każdego klienta opuścić z danego miejsca na trasie, no z którego chce tak naprawdę. Bo i możemy z platformy, i możemy na środku, jak zawiśnie, też mamy swoje techniki linowe, aby opuścić. A aby opuścić, musicie nas powiadomić o tym, nie? Czyli tutaj mamy taką oto tabliczkę, bo nie zawsze was mamy na oku, nie? Faktycznie, jest punkt 8. To oznacza numer drzewka i telefon kontaktowy do instruktora, nie? Dlatego puszczamy właśnie na tą trasę dwójkami, aby w razie konieczności, jak ktoś zawiśnie,
druga osoba dzwoni do nas, podjeżdżamy, przyciągamy go lub ewentualnie opuszczamy, mhm. nie? Czyli bezpieczeństwo przede wszystkim. Czyli tak naprawdę, gdyby ktoś spanikował, no i na przykład ja na początku byłem bardzo bliski, gdy pierwszy raz miałem kontakt z tego typu atrakcjami, to nawet w tym momencie, o zobaczcie tutaj, tu możesz wykorzystać tą linę i tu dokładnie, mogę zakończyć tak. swoją przygodę. Nie muszę dociągnąć do końca. Nie musisz, nie musisz. Może nie wygląda, ale to jest 20 metrów linę, który najwyższy punkt mamy. Na 17 metrach plus powiedzmy te 1,80 m wysokości liny, to jest około 19, nie? Mhm. Czyli bez problemu możemy opuścić na tej linie w każdym miejscu, w którym ktoś chce, nie? Nieraz to już się zdarzało, bo że po prostu wchodzili, to ich przerastało faktycznie, bo no wiadomo, nie dla każdego to jest. A niektórzy chyba się strasznie spinają mięśniowo. Spinają, dokładnie. Odchodzi, że jeżeli tak jak my tu sobie jeździmy, na przykład jak ty jeździsz na luziku, no nie zmęczysz się, nie? Aha. A po prostu jak trzymamy się z tak zwanej szybuły, to bardzo szybko idzie nam się zmęczyć, nie? Także potwierdzam. Faktycznie zdarzają się przypadki, że po prostu opuszczamy, nie? A to jest bezproblemowo i też często nam klienci mówią, że jak ich opuszczamy już na tym, bo też naprawdę bardzo się boję, że to wytrzyma, czy dadzą radę, a tak aha. dalej, bo my tak naprawdę to wszystko kontrolujemy na tej linie, już jadą na dół, no i najlepsze, co ich w tym parku spotkało, nie? Że chcą jeszcze raz, oni wejdą, my mamy ich opuścić jeszcze raz, bo to jest tak przyjemne, nie? Także bez obaw, no zawsze możemy każdego uratować, nie? Z danego miejsca na trasie, nie? Jasne. Nie, słuchajcie, tutaj akurat kolega powiedział, że ja już teraz na luzaku zjeżdżam. No nie powiem, troszkę się obyłem z tym, już nie podchodzę do tego na zasadzie, nie wiem, a może ja już do domu nie wrócę z tego parku. Nie ma czegoś takiego, bo mam świadomość, że to jest fajna frajda, są emocje pozytywne, ale nie ma żadnych zagrożeń, ponieważ wszędzie jesteśmy tak osaczeni właśnie tymi sposobami na bezpieczeństwo, że nie jesteśmy w stanie sobie kuku zrobić. Nie wiem, musielibyśmy chyba głową zacząć walić w to drzewo, żeby zejść z tej trasy z jakimiś uszczerbkami. Natomiast co trzeba powiedzieć? Ja z początku, i no nie wstydzę się tego powiedzieć, bo każdy gdzieś kiedyś zaczyna i te początki są jednakowe. Przerost emocji nad techniką, nad jakimiś wzorcami, których powinniśmy się trzymać. I ja też łapałem się, próbowałem przynajmniej, może nie łapałem, ale miałem taki odruch, że to lina do zjazdu, nawet miałem taki odruch, że kurczę, może się złapać gdzieś tam, nie? Kiedy na przykład kończę trasę, kiedy ląduję za tą linę, kiedy ruszam też za tą linę. Tutaj w tym momencie też cokolwiek bym nie robił, to byłem tak spanikowany, że mimo, że jestem zabezpieczony, ale tak byłem spanikowany, że nie wiem, chociaż kawałek zlecę, nie chciałem do tego dopuścić i cały czas maksymalne napięcie mięśni. I to skutkuje tym, że po niewielkim odcinku, naprawdę niewielkim odcinku trasy, mięśnie mamy tak wycieńczone, jakbyśmy naprawdę po Tatrach chodzili. Także można śmiało się rozluźnić i czerpać z tego, bo to jest przyjemność niesamowita. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Ja bym chciał zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jeden aspekt. To, że nie mam nogi, to już wiecie. Ale w związku z tym, że filmuję dosyć często zajmując jedną rękę w całości właśnie na rzecz kamerki, to tak naprawdę mam do dyspozycji tylko jedną nogę i jedną rękę. Z tego nam wypływa prosty wniosek. Można mieć tylko jedną nogę i jedną rękę, żeby też sobie śmiało na tej trasie poradzić. Tutaj jestem na drzewo, to wejdę jako pierwszy. Potem zaczekam na górze, nie? Mhm. Będą schodki. Bagna. Zobaczcie. Dzień dobry. Będą panie w telewizji. Fajnie.
jestem, mogę sobie iść o jedno oczko wyżej. To teraz tego łapię i z tym sobie idę o jedno oczko wyżej. O. Chociaż tak naprawdę tutaj nie trzeba się spieszyć, nie trzeba się spinać na tym, żeby to robić w określonym tempie. Każdy sam sobie wybiera, w jakim tempie, jak mu jest wygodnie. Tak też, żeby dać rękom odpocząć, bo one też, wiadomo, mięśnie się męczą, można sobie nawet w ten sposób chwilę odpocząć. To ma być przede wszystkim przyjemność. Ostatni rzut na to, co pod nami. Tutaj drabinka. Korony drzew. Te przesławne 17 metrów. Chwytam się i lecimy. To chyba co szukałem, to jeszcze nie koniec atrakcji. Jeszcze był ten odcinek, jeszcze mamy tutaj odcinek, zobaczcie. Także jeszcze można się nacieszyć. I teraz znów. Zawieszamy się. O! I lecimy. W sumie tutaj to na upartego. Ciekawe jakby było, gdyby tak tyłem hamować. No, sam raz, kleimy do materaca. To teraz mniej więcej tak zrobiłem, tak trochę bokiem. Ale na miękko wszystko oczywiście. Nie ma żadnego ała. Do zobaczyska. No i wpadajcie, korzystajcie z takich miejsc, bo pamiętajcie, że podróże rowerowe to nie jest tylko kręcenie pedałami i generowanie tych cyfr na liczniku. To jest umiejętność zatrzymywania się, umiejętność korzystania ze wszystkiego, co napotkacie na swoich szlakach. To mogą być ludzie, to mogą być niezwykłe scenerie naturalne, ale to mogą też być różne atrakcje w postaci a to historycznych atrakcji, a to właśnie czy to szlaków górskich, czy na przykład takiego Pyrland Parku w Poznaniu, gdzie emocje wypełnią tak naprawdę cały nasz dzień po tym, czego tutaj na tej wysokości doświadczycie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczyska na szlakach. Cześć!